Powiem wam tak, absolutnie niesamowita sprawa. Jesteśmy w tej chwili na trzecim poziomie angielskiego systemu rozgrywkowego Football League One, czyli de facto w trzeciej lidze. I po raz kolejny mamy szansę na awans. Mamy szansę na awans w kolejnym sezonie. Zajęliśmy w lidze trzecie miejsce, potem awansowaliśmy do barażów i po niesamowitym dwumeczu wyeliminowaliśmy Millwall, z którym dwukrotnie zremisowaliśmy 0-0, a potem zwyciężyliśmy w konkursie w karnych, który możecie obejrzeć w filmiku poprzednim. No i cóż, no i teraz dochodzi do finału generalnie, czyli do meczu decydującego o awansie. Będziemy grać z zespołem Mansfield Town, który jest również rewelacją, tak samo jak my, tej ligi Football League One, czyli trzeciej ligi de facto. Pamiętajmy, że w zeszłym sezonie oni zajęli w lidze czwartej pierwsze miejsce, awansowali z pierwszego miejsca. My awansowaliśmy z miejsca bodajże trzeciego albo czwartego, nie pamiętam w tej chwili, z czwartego chyba. Także obydwa nasze kluby są rewelacją tych rozgrywek. No i cóż, i przychodzi nam się zmierzyć w finale barażów. Jestem trochę podekscytowany. Tutaj widzimy baraże, półfinały. Mansfield wyeliminowało Barnsley, a my Millwall po dwóch remisach 0-0 i potem zwycięstwo w konkursie rzutów karnych. Także finał będzie... Będziemy grali z Mansfield, jak widać. Ja mówię, nie mam żadnych pretensji do bycia komentatorem. I proszę mi wybaczyć, że nie potrafię mówić tak jak wspaniały Victor Hugo Morales. Ja chciałbym po prostu nagrywać tutaj te historie i wrzucać, i żebyście mogli przeżywać ze mną te chwile. Także chyba tyle tytułem wstępu. Może jeszcze zobaczymy na skład, bo w drugim meczu barażowym z Millwall wykluczony został mój podstawowy lewoskrzydłowy Aleksander Tonew, także w taktyce widzimy, że jest zawieszony. Muszę się zastanowić, kogo wystawić na lewe skrzydło. I naprawdę mam w tej chwili lekką zawieszkę, ponieważ mamy Antony Georgiou, który jest jego bezpośrednim dublerem, no i chyba jego powinienem wystawić, aczkolwiek on, jak widzicie, ma poziom ogrania 81%, czyli no nie sądzę, żeby był gotowy do tego typu wyzwania. Zrobimy więc inaczej. Wystawimy na lewe skrzydło Valencię. Zobaczmy, jaką on ma prawą, słabą ma lewą nogę. No cóż, ale Joel Valencia to zawsze Joel Valencia. Także wystawimy Joela Valencię na lewym skrzydle w tym bardzo ważnym meczu. Na pozycji ofensywnego pomocnika wystawimy Hendersona w miejsce Valencii, z tym, że musimy oczywiście zmienić w tym momencie lekko system gry, który jest trenowany, jak widzicie tutaj. Także Henderson będzie grał tutaj, będzie miał wsparcie ustawione, a potem zobaczycie, że dalej O'Neill jest kontuzjowany. 4, 5, 6. Tak będzie wyglądać wyjściowa jedenastka. No cóż, wyłączę się w tej chwili, bo mam mój program Bandicam. Raczej nie pokryje całego meczu naraz, także w tym momencie wyłączam się i wrócimy później.